Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Dariusz Pogorzelski, witam Państwa. Zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Zaproszenie do naszego programu tego wieczoru przyjął pan Czesław Warsewicz, przewodniczący Rady Ekspertów Centrum Rozwoju Transportu. Witam, Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. A porozmawiamy o przyszłości kolei, o modernizacji. Proszę pana, kolej ma przyszłość? Tak, ma przyszłość. Ma przyszłość dużą przed sobą, stąd też jako przewodniczący Centrum Rozwoju Transportu powołaliśmy do życia klaster Forum na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Luxtorpeda 2.0. No właśnie, co to jest? Bo tajemnicza dość nazwa, nawiązująca do pięknej tradycji przedwojennej, tradycji przedwojennej kolei. No i Państwo teraz to wdrażają, czyli czym Państwo będą się zajmować? Jest to porozumienie tak naprawdę całego sektora pracującego na rzecz kolei. W tym klastrze uczestniczą przedsiębiorstwa, których właścicielami są prywatni właściciele, samorządowi i właściciele państwo. I to jest inicjatywa, która ma przygotować rozwiązania szczegółowe i wsparcie programu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju pana wicepremiera Morawieckiego. I to sektor chciałby w tym bardzo mocno uczestniczyć, ponieważ on powinien być też beneficjentem tych działań rządu, a szczególnie absorpcji środków, które dzisiaj są do dyspozycji, środków unijnych, ale też i środków na budowę jedwabnego szlaku rządu chińskiego chociażby i innych zewnętrznych źródeł finansowania, po to, żeby te źródła finansowania były konkurencyjne i trafiały do wydania miejsce. Jest rzeczywiście dużo pieniędzy, 67 miliardów złotych na inwestycje w kolej do 2020 roku. Oczywiście realizacja będzie do 2022 roku, ale 67 miliardów złotych to są ogromne pieniądze. Uda się te pieniądze pana zdaniem wykorzystać? Z pewnością. Znaczy, to jest oczywiście wyzwanie, bo w 2016 na inwestycje kolejowe przeznaczono 4,1 miliarda. Czyli licząc tylko te środki, które powinny być wydane jeszcze do końca tej perspektywy, czyli powinno się wydawać około 11-12 miliardów złotych rocznie. Także jest to na pewno wyzwanie. Do tego jeszcze bym dodał środki chociażby rządu chińskiego, który przygotował około 290 miliardów dolarów na budowę jedwabnego szlaku do końca 2039, czyli na stulecie Chińskiej Republiki Ludowej. Także ta szansa rozwoju sektora kolejowego, też Polski, jest bardzo duża. Te kwoty mają stanowić impuls inwestycyjny dla polskich przedsiębiorstw, który celem powinno być to, że absorbując te środki staną się graczami europejskimi i światowymi. Ale to jest kluczowe. Pojawia się pytanie, wielu ekspertów zwraca na to uwagę, że pieniądze są unijne do wykorzystania, ale aby je wykorzystać, trzeba mieć wkład własny. To są drugie tyle prawie trzeba włożyć do tego, aby tę inwestycję móc rozpocząć i skorzystać ze środków unijnych. Czy Polskę stać na to, żeby mieć swoje pieniądze, wykorzystać je i ściągnąć też środki unijne? Ja myślę, że to jest tak, że to w zależności oczywiście od programów, ale w programie Infrastruktura i Środowisko ten wkład własny jest o wiele mniejszy, to znaczy on wynosi czasami 10, być może 20% w zależności od projektów. Czyli ten wkład własny nasz powinien przynajmniej być tam kilka miliardów dodatkowo. Tylko przy czym proszę zauważyć, bo jeżeli tych środków my nie wygospodarujemy wewnętrznie, które są oczywiście znaczne, to nam uciekną ogromne dziesiątki miliardów. To jest kwota, która może stanowić o konkurencyjności Polski i polskiego przemysłu. Tylko chciałbym jakby powiedzieć, że polski system kolejowy generuje około 8% PKB Polski, czyli jest to znaczący udział w budżecie i w rozwoju Polski. Także tutaj w moim odczuciu jest to takim, powinno być ambicją, jak i również celem, aby te środki zostały zaabsorbowane, ponieważ po tej perspektywie my nie będziemy musieli tych 10% znaleźć, ale będziemy musieli znaleźć 100%. I wtedy te środki, które byśmy dedykowali na kolej, będą o wiele bardziej trudne do wykorzystania. W moim odczuciu przy dobrze w
funkcjonującej, dobrze zorganizowanej kolei, dobrze zarządzanej, ta wielkość środków jest wielkością absolutnie możliwą do wygenerowania. W moim odczuciu ja widzę inny problem, znaczy problem dotyczący zarządzania projektami i tak naprawdę zdefiniowania projektów, które chcemy, projektów, które są kluczowe. Czyli na co chcemy wydać pieniądze, na co chcemy, co chcemy zrealizować, czyli wracając do tego, strategia. Tutaj w tym zakresie w moim odczuciu jest kluczowym elementem głównych decydentów jest stworzenie pewnego systemu i strategii, wizji funkcjonowania polskiego systemu, czy wspieramy. W moim odczuciu oczywiście korytarze północ-południe jest z punktu polskiego widzenia kluczowym korytarzem i te inwestycje powinny iść w tym kierunku, aby otworzyć polskie porty, aby dobrze wykorzystać modernizację infrastruktury po to, żeby te korytarze, czyli połączenie Adriatyk, Morze Bałtyckie stało się faktem, czy Trójmorza też jest pomysł budowania połączeń, jest szalenie istotny dla przepływu towarów i też osób. Także w tym zakresie musi być wizja, strategia, co chcemy, gdzie chcemy, jak chcemy i w jakich miejscach powinniśmy docierać. No i bez tej strategii nie da się tych środków wydać. Czy rząd obecny ma taką strategię? No bo pieniądze już właściwie są, je trzeba szybko wykorzystywać. No w tym roku, pan mówi, 4 miliardy wykorzystane, powinno być 11, więc chyba to już nie jest pora na tworzenie strategii, te pieniądze trzeba wydawać. Tak, znaczy oczywiście jest program wydawania środków i kolejowy program inwestycyjny na lata do 2030 roku, który w tym programie jest zapisane właśnie te inwestycje tej wielkości. To jest jedna rzecz, to jest strategia i określenie, co chcemy wydać, a druga rzecz, operacyjnie realizowanie tych projektów, czyli jeżeli je chcemy, to też musimy oczywiście wtedy wiedzieć, czy chcemy produkty innowacyjne, czyli rozwiązania innowacyjne, jeżeli chodzi o automatykę, jeżeli chodzi o systemy sterowania, jeżeli chodzi o system ETCS, i te rozwiązania, które pozwolą bardzo efektywnie i dobrze polską infrastrukturę zmodernizować, ale i również tabor dostosować do tego, aby wykorzystał ten potencjał tkwiący infrastruktury. Bo to nie chodzi o to, żeby położyć nowe tory, prawda, czy zmienić podkłady prawda, kolejowe, ewentualnie nową trakcję, tylko żeby tak zaplanować te inwestycje, żeby rzeczywiście te rozdzielnie, rozjazdy kolejowe, żeby to było sprawne, bezpieczne i nie psuło się przez następne ile lat? 30, 40? No, inwestycje te są na dziesięciolecia, także oczywiście jest tak, że automatyka to też jest bezpieczeństwo, musimy o tym wiedzieć. Druga rzecz też, prędkość poruszania się pociągów jest kluczowym elementem konkurencyjnym w przewozach i pasażerskich, i towarowych, czyli obniżenie prędkości, czy zwiększenie prędkości handlowej na głównych szlakach i przewozu towarów, i przewozu pasażerów, no, to jest wartość bardzo istotna dla każdego przedsiębiorcy. No bo teraz, proszę pana, Polska niedawno, kilka lat temu kupiła Pendolino. No. Poprzedni rząd się chwalił, była transmisja w niektórych telewizjach, jak pierwszy pociąg jedzie, prawda, z Warszawy, chyba do Gdańska jechał, tak? Tak, gdzieś tam dokądś jechał. I było wielkie wydarzenie, no ale okazuje się, że teoretycznie pociąg może rozwijać prędkość ponad 200 km, no ale nie w Polsce. Tak, znaczy, no, w Polsce jest tam kilkadziesiąt kilometrów, gdzie może jechać prędkością 200 km na godzinę, ale to prawda, czyli wykorzystanie pełnego potencjału taboru, który mamy, jest możliwe, jeżeli wykorzystamy w sposób pełny, czyli prędkości, które możemy poruszać się, czyli 200 km na godzinę. Oczywiście też jest problem poruszania się, jeżeli chodzi o składy towarowe, gdzie też to jest bardzo istotnym elementem kosztu, czas dotarcia. Poza oczywiście samymi liniami jest też szalenie istotne budowę centrów integracyjnych, jeżeli chodzi o przewozy pasażerskie, jeżeli chodzi o przewozy towarowe, to centra przeładunkowe, czyli w tym zakresie system kolejowy to jest system naczyń połączonych, czyli to nie tylko same tory i sam tabor, ale całość systemu, który funkcjonuje, wspiera system, czyli i zasilanie, i jak wspomniałem, centra
komunikacyjne, centra przeładunkowe, cała informatyzacja, systemy sterowania, nowoczesne systemy sterowania ruchem, czyli ETCS, który pozwala poruszać się z tą prędkością powyżej 200 km na godzinę. Ale to też chciałbym powiedzieć, że to właśnie jest to ten nośnik innowacyjności. Polski, czy w ogóle kolej, jeżeli chodzi o pojazdy, o całą myśl inżynierską, to są najbardziej zaawansowane technologie, gdzie współpracuje się i z ośrodkami badawczymi. To jest też duży przemysł, w którym pracuje około 600 tysięcy osób, gdzie około 13-14% każdego produktu zawiera w sobie usługę transportową i osób, i towaru. Także dlatego to jest szalenie istotne, aby polska gospodarka była konkurencyjna, to musi być nowoczesna poprzez nowoczesne pojazdy, nowoczesne linie, nowoczesne centra komunikacyjne, integracja różnych środków transportu. To pozwoli wtedy ten efekt uzyskać. My dzisiaj nie będziemy, oczywiście wynagrodzenia będą rosły i bardzo dobrze. Po to, żeby konkurować na rynku, to musimy zmniejszać inne koszty, czyli koszty chociażby dostępu do infrastruktury, koszty transportu poprzez właśnie te inwestycje pozwolą nam, że ten koszt poza kosztem wynagrodzenia będzie obniżał się, co pozwoli konkurować też polskiej gospodarce. Czyli te 13% w każdym produkcie jest szalenie istotne, żeby polski produkt był konkurencyjny. To ja jeszcze wrócę jednak do tego, czy uda się te pieniądze wykorzystać, dlatego że też są obawy takie, że dużo jest pieniędzy, czas nagli, natomiast nie ma odpowiedniej ilości firm, które są wyspecjalizowane w modernizacji, w budowie infrastruktury kolejowej. To jest problem, czy to jest problem wydumany, pana zdaniem? Znaczy jest, i to jest właśnie problem pewnego prowadzenia dialogu, bo to jest z jednej strony zamawiający, czyli zarządca infrastruktury, przewoźnik, który stwarza zapotrzebowanie, z drugiej strony dostawca, czyli cały rynek kolejowy, który pracuje na rzecz właśnie tej infrastruktury, taboru. Jest w tym zakresie rynek wewnętrzny musi stworzyć te zapotrzebowanie. Jest kilka firm specjalizujących się w różnego rodzaju, jeżeli chodzi o tabor, to wiemy, jeżeli chodzi o dostawy systemów sterowania ruchem rozjazdów, szyn i tak dalej, ale to musi ten impuls wyjść od tego, który jest zamawiającym, po to, żeby stworzył to zapotrzebowanie i to stworzy wtedy też tą myśl technologiczną, którą ten dostawca mógłby dostarczyć. Jeżeli zamawiający zamówi produkt innowacyjny, to wyzwoli potrzebę, żeby ten rynek krajowy mógł zbudować to i potem eksportować na rynki światowe również i stać się konkurencyjnym. Ale ten dialog musi być prowadzony, też te zapotrzebowanie na te inwestycje i kierunki inwestowania powinny być przekazywane. I oczywiście jest tak, że należy ten proces przyspieszać, bo to też jest istotna rzecz, żeby nie wydawać w ostatnim roku i później spieszyć się, tak jak mieliśmy z poprzedniej perspektywy doświadczenie. Byle jak, byle było wydane pieniądze. Ale też jest tak, że przez te kilka lat te firmy muszą się polskie, krajowe wzmocnić. One też muszą mieć zapotrzebowanie, muszą też mieć pewne wykonawstwo w tym zakresie. No i tutaj jest tak, że ten czas szalenie jest istotny i zależy nam też, aby ten zapotrzebowanie inwestycyjne było równomiernie rozkładane i te zapotrzebowanie inwestycyjne wpływało właśnie teraz. A jeszcze, proszę pana, zapytam o szlak jedwabny. To jest taka idea, którą bardzo popiera obecny rząd, minister, premier Morawiecki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, aby do Polski doprowadzić tę linię kolejową z Chin, aby tutaj płynęły towary. Proszę pana, to jest w ogóle realny pomysł, czy to jest też poniekąd utopia? Znaczy to już się dzieje, to znaczy pociągi jeżdżące z Chin do Polski, tak. Z prowincji Chengdu i to jest tak, że... To jest nowa linia kolejowa, tak? Znaczy to jest, właśnie wracając, bo idea jedwabnego szlaku to jest idea. Jest kilka linii szlaków, którymi te towary mogą trafiać, czyli one mogą trafiać przez północ, jadąc w dużej części przez część rosyjską, część środkową, czyli przez Kazachstan i później część Rosji i również część południową, która właściwie omija terytorium Rosji. Dzisiaj najkrótszą trasą jest to jechanie przez Rosję i też tak się dzieje.
Potem jest istotną rzeczą, gdzie jest to centrum przeładunkowe. Dzisiaj my konkurujemy z Niemcami i z Luksemburgiem, czy z Beneluxem, gdzie tam są też umiejscowione centra przeładunkowe towarów na całą Europę. Polska, czyli okolice Łodzi, to jest jakby bardzo naturalnym lokalizacją takiego centrum przeładunkowego. I w tym zakresie ten projekt jest już realizowany, bo on był otwarty w 2013 roku. I oczywiście istotą jest to znalezienie produktów w obie strony. Polska żywność, która bardzo jest chętnie kupowana przez stronę chińską, jabłka, ale nie tylko. Z drugiej strony oczywiście napełnienie tutaj różnymi tekstyliami, ale też sprzętem RTV, które trafiają częściami samochodów produkowanych. Także jest to też kwestia pewnej wymiany, ale chodzi o pewne zintensyfikowanie, czyli na przestrzeni ostatniego roku mniej więcej ta współpraca, wymiana podwoiła się. Zapowiedzi rządu chińskiego na najbliższe 3 lata jest to 4-krotnie zwiększenie wymiany handlowej z Europą. Teraz pytanie, czy to te towary, czy cała trafią do nas, czyli jako centrum komunikacyjne Polska, która będzie później te towary przewoziła, redystrybuowała w dalsze części Europy, czy trafi właśnie do konkurencyjnych lokalizacji, czyli Niemiec, czyli Beneluxu. I to jest rzecz, która jest, myślę, szalenie istotna dla rozwoju Polski. Proszę pana, jeszcze wróćmy do Lux Torpedy 2.0. Czyli właściwie państwa czym będą się zajmować w tym klastrze? Taka dziwna nazwa. Naszym celem, znaczy Lux Torpeda 2.0, to jest taki nośnik innowacyjności, oczywiście dobrze się kojarzący, doświadczenia jeszcze przedwojenne, i to chcemy jakby przenieść dzisiaj. My chcemy jako porozumienie przedsiębiorców, jak wspomniałem, interdyscyplinarnych, których są, wchodzą w przedsiębiorstwa państwowe, samorządowe, prywatne. My chcemy wspólnie przygotować rozwiązania legislacyjne, rozwiązania organizacyjne, finansowe, uszczegóławiające plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju pana wicepremiera Morawieckiego. My jako w tym sensie praktycy, pracujący na bieżąco, współpracujący z branżą, wiemy, jakie są bolączki, co przeszkadza w rozwoju, co przeszkadza w ekspansji, co powinno być zmienione. Stąd też to ma mieć wymiar bardzo pragmatyczny. Chcemy w przeciągu najbliższych 4-5 miesięcy. A jakie konkretne projekty państwo chcą zrealizować? Na przykład wszyscy są dumni z PES-y tak naprawdę, między innymi, prawda, i polskich, bo nie tylko w PES-ie są dobrej jakości produkowane pociągi, pojazdy szynowe, ale też i w Siedlcach są produkowane, tak? No, mamy takich dwóch kluczowych producentów, jeżeli chodzi o Tabor, no to jest PESA i Newag. Oczywiście Stadler w Siedlcach produkujący wagony, ale również też jest inni producenci tramwajów na przykład, czy też autobusów. Tak. Ale teraz jest tak, że my jako branża chcemy powiedzieć, co należałoby zrobić, żeby ten proces inwestycyjny przyspieszyć, co nam przeszkadza, co byśmy widzieli, jak należałoby uporządkować ten rynek. To ma wymiar, nazwijmy to strategiczny, który branża jednym głosem chce powiedzieć, że my uważamy jako praktycy, że powinniśmy zrealizować to, uszczegółowić to, co w tym programie jest, czyli plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. I chcemy jako wspólnie usiąść przy stole w różnych podgrupach, szukając tych rozwiązań wspólnie praktycznych, które my widzimy, aby to przedstawić stronie rządowej, powiedzieć, że jako branża widzimy to, chcemy w tym zakresie to zmienić, jak powinna legislacja w tym zakresie iść, co powinno być zrobione, jak organizacyjnie powinno funkcjonować, żebyśmy mogli te środki zaabsorbować. I to jest jakby naszym kluczowym celem, bo jak zainteresowanie uczestnictwem w klastrze jest bardzo duże. To pokazuje, że branża jest bardzo zainteresowana i z troską pochyla się nad problemami kolei, chce wspierać działania rządu, aby te środki zostały wykorzystane, aby ten impuls inwestycyjny i rozwojowy Polski stał się rzeczywistym faktem, po to, żeby polskie firmy stały się firmami globalnymi i konkurującymi na rynkach globalnych za kilka lat, kiedy ta innowacyjne rozwiązania zostaną zaaplikowane właśnie tu, bo firmy, które mogą być graczami globalnymi, to muszą w kraju, w
tym, gdzie operują w Polsce, swoje produkty rozwijać, pokazać i prezentować. Dlatego jest ważny, jest silny też rynek krajowy, który stworzy zapotrzebowanie po to, żeby te firmy mogły stać się dużymi podmiotami. Tak się stało w Hiszpanii chociażby, tak się stało we Włoszech. Firmy hiszpańskie, które wykorzystały te środki unijne, stały się firmami innowacyjnymi, dużymi. Dzisiaj na polskim rynku widzimy wiele firm hiszpańskich. Widzimy też te firmy w Afryce, w Azji i w różnych częściach świata. No, pozostaje tylko życzyć, żeby te państwa projekty, pomysły i praca została wykorzystana przez rząd i by to służyło nam wszystkim na kolejne lata. Bardzo panu dziękuję za wizytę w studiu. Naszym gościem w tym wydaniu Polskiego Punktu Widzenia był Czesław Warsewicz, przewodniczący Rady Ekspertów Centrum Rozwoju Kolejowego. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo, dobranoc. Dziękuję państwu za uwagę. Na Polski Punkt Widzenia zapraszamy w poniedziałek. Teraz pozostaje mi życzyć dobrej, spokojnej nocy. Jutro dobrej, błogosławionej niedzieli. Do zobaczenia z Panem Bogiem. Dobranoc.